Hej, witam was, tutaj Dominik. Dzisiaj odcinek zupełnie inaczej zmontowany, ponieważ zapomniałem sprzętu na to zlecenie. Miałem tylko lustrzankę, pamięć szybko się kończyła, więc powierzchnia jest tłem, natomiast najważniejsze będzie usuwanie ciężkich zanieczyszczeń. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, ponieważ często pytaliście o niego w komentarzach. Jeżeli tak, wciskajcie łapkę, suba, dzwonek i tak jak w innych filmach, używamy sobie chemitenzji, a zaczynamy od plamy olejowej i płynu do czyszczania kostki 1. Na półmetku tak to wygląda. Pamiętacie, tutaj były te wielkie plamy olejowe. Wszystko nam ładnie poschodziło. Natomiast jeżeli myślicie, że tutaj już, nie wiem, będzie sielanka, koniec zlecenia, kasa i do domu, no to niestety nie, ponieważ objawiły się dwie kolejne plamy. I idziemy. Mam na myśli coś takiego. Wyostrzymy. Zgadnijcie, co to jest. Słuchajcie, to jest fuga tego oto komina. Muszę przyznać, że panowie go ładnie położyli, ładnie zafugowali, estetycznie. Natomiast wszystko mieszali na tej kostce i niestety mamy takie oto plamy. Tutaj to samo. Ponowne wyostrzenie. I następna rzecz. Na jednej kostce, o jest, niech tylko ją znajdę. Tutaj podobno coś stało, jakiś niezabezpieczony metal i mamy coś takiego. Dlatego bierzemy już zupełnie inny płyn, ponieważ tamten na plamy olejowe zdążyłem już zużyć. To był ten, doczyszczanie kostki 1. Tak z ciekawości jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, trzeba go mocno wstrząsnąć i wymieszać, ponieważ ma takie dwa składniki. Natomiast tutaj użyjemy czegoś takiego, Stenziego. Usuwanie kamienia wapiennego, kotłowego, złogów i ogólnych takich, bym powiedział, zanieczyszczeń pobudowlanych. Więc nakładamy delikatnie, przelewamy sobie do małej buteleczki. To w pewnym sensie nam się zmiękczy i potem używamy, no, trzeba powiedzieć, jak najwyższego ciśnienia. Tutaj faktycznie osoby z mocnymi myjkami będą miały dużą przewagę. Jeżeli nie zachlapał się ten obiektyw, to będzie to ujęcie bez cięcia, więc uwaga. Zobaczcie. Po plamie nie ma śladu. Odczekujemy tylko kilka sekund i potem spłukujemy pod wysokim ciśnieniem. Jak widzieliście, zawsze trzeba mieć coś na palcach. Zawsze przelewam sobie to do jakiejś takiej małej buteleczki, czy też, nie wiem, pojemnika, po to, aby tego gdzieś, wiecie, nie wylać. No to jest silna chemia. Porządna, ale silna. Trzeba uważać. Natomiast, tak jak widać, mam nadzieję, po tej plamie nie mamy śladu. Bierzemy się za następną. Nie wiem, jak się ustawiać, żeby słońce nie psuło ujęcia. Natomiast ta kostka jest dosyć dziwna. Ta sama sytuacja, ten sam płyn. Jedziemy. Chodzi nam o tą. Lejemy i spłukujemy.
To też jest bez cięcia, poszedłem tylko po szmatkę, uwaga. I w tym momencie już nie widać, gdzie jest ta kostka, ponieważ plamy zostały usunięte. Ostatnia rzecz, czyli tutaj, natomiast nie ma już to pokazywać, analogiczna sytuacja. Tak wygląda efekt w połowie. Więc ja myję następną część, no i widzimy się na końcu, no chyba, że objawią się kolejne plamy, wówczas na pewno będę dawał znać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, że w sklepie Tenzi macie zniżkę z kodem hashtag Dominik Maluje, więc zachęcam do wejścia. Ciskajcie jeszcze suba, łapkę, dzwonek, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Jeżeli macie jakiś pomysł na film, zachęcam do komentowania. Ja już Wam za dzisiaj dziękuję, widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się, cześć. PS! Nie byłem umówiony na ten film i nie dostałem za niego kasy. Tak jakbyście mieli wątpliwości. Wydawało mi się, że będzie ciekawy i mam nadzieję, że tak jest. Więc życzę Wam wszystkiego najlepszego, miłego oglądania. Pełno tutaj much i innych insektów. Ja już uciekam, trzymajcie się, heja!